Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się w Bratoszewicach, w głównym ośrodku Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie łódzkim, gdzie mamy wystawę, która jest, można powiedzieć, przygotowana przez rolników, sadowników, ale tak naprawdę propozycje związane z tym wszystkim, co daje polska ziemia, z czym możemy się obnosić i możemy się chwalić, nie tylko tutaj na mapie Polski, ale na mapie całej Europy i mapie całego świata. To wszystko jest dziełem rąk sadowników, rolników. To, co się tutaj proponuje, to jest, proszę Państwa, związane tak naprawdę z działalnością, która jest prowadzona na terenie naszego województwa, na terenie całego kraju. Przypominam, że również w powiecie tomaszowskim funkcjonuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego, czyli jeden z tych elementów bardzo ważnych, istotnych, który na co dzień służy rolnikom, sadownikom swoją pomocą, po to, żebyśmy nasze rolnictwo, sadownictwo mogli rozwijać. Tłumy ludzi, które tutaj dzisiaj przybyły na Święto Plonów i jednocześnie przypatrują się temu wszystkiemu, co jest dziełem rąk polskiego rolnika i sadownika. Chętnie korzystają z tej oferty, starają się pozyskiwać rośliny, które będą upiększały, które będą służyły do tego, żeby można było odpowiednio przygotować to wszystko w ramach swoich działek, w ramach swoich posesji. To wszystko, co jest piękne, to, co będzie nie tylko upiększało, ale będzie dawało określone profity dla wszystkich, dla rodziny, dla całej lokalnej społeczności. Także cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zaproszeni na tą dzisiejszą uroczystość i możemy chociaż tutaj we fragmencie powiedzieć o tych wszystkich wartościach, które są związane z polskim rolnictwem, z polskim sadownictwem, które jak widać rozwija się z roku na rok, a co więcej przekonuje do siebie coraz więcej mieszkańców miast, jak i również takich większych już, byśmy powiedzieli, aglomeracji, bo są tutaj przedstawiciele z dużych, wielko takich miejskich miast, które oddziaływują, emanują później na mniejsze, więc to, co polskie, zaczyna być dostrzegane przez samych Polaków. Z uśmiechem podchodzimy do tego wszystkiego. Widzimy, że promocja polskiego przynosi efekty. Także Państwa zachęcamy również do tego, żebyście mogli skorzystać na co dzień w różnych miejscach z tej oferty, którą dają polscy rolnicy i polscy sadownicy. W Tomaszowie Mazowieckim mamy jeden z zespołów, powiatowy zespół doradztwa rolniczego. Bardzo dobra współpraca ze starostą. Planujemy właśnie też zmianę lokalizacji w Tomaszowie, żeby była korzystniejsza dla rolników. I tutaj właśnie jesteśmy w trakcie rozmów z panem starostą. Pan starosta na każdą tutaj moją prośbę, że jest potrzebna pomoc, czy uczestnictwo, czy w jakiś sposób współorganizowanie naszych imprez zawsze odpowiada pozytywnie, także z Mariuszem znamy się już od kilku ładnych lat i zawsze ta współpraca jest bardzo, bardzo pozytywna. Mamy około 100 wystawców dzisiaj, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin, firmy nasienne, wystawcy z krzewami, ze szkółkami, ze szkółek krzewów ozdobnych, owocowych, no i do tego koła gospodyń wiejskich i kiermasz rolniczego handlu detalicznego. Około 20 rolników, przetwórców z tego województwa łódzkiego wystawia się ze swoimi produktami i te inicjatywy są, że tak powiem, odzwierciedleniem ustaw, które przez rząd zostały wprowadzone, ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ustawy o rolniczym handlu detalicznym, ustawie o sprzedaży bezpośredniej i właśnie te podmioty z tego w tym momencie korzystają.
Szanowni Państwo, znajdujemy się na targach Agro Bratoszewice 2021. Niezwykła impreza, podczas której rolnicy mogą zapoznać się z nowościami, które producenci sprzętu przedstawiają. Ponadto mają możliwość spotkania się, porozmawiania, degustacji świetnych, cudownych produktów produkowanych przez panie z koła gospodyń wiejskich. Współpraca pomiędzy starostwem w Tomaszowie a sejmikiem województwa łódzkiego układa się bardzo dobrze. Pan marszałek Zbigniew Zięba aktywnie angażuje się w pracę na rzecz swojego regionu, na rzecz jak największego pozyskiwania środków dla powiatu tomaszowskiego. Wszystkie działania podejmowane są dla społeczności lokalnej i w trosce o dobro i rozwój środowiska lokalnego. Wnioski, które przygotowuje starostwo powiatu tomaszowskiego, są rewelacyjne. Poproszę zauważyć, Szanowni Państwo, że Państwa starosta, Państwa zarząd przygotowuje wnioski, które w dużej mierze uzyskują opinię pozytywną i otrzymują dofinansowanie. Zatem należy się cieszyć z takich przedstawicieli samorządu, którzy tak aktywnie i tak profesjonalnie podchodzą do wykonywania swojej pracy, bo dzięki temu Państwo, jako mieszkańcy, jako społeczność lokalna, z tego korzystacie.